kolejnym odcinku z Atomic Heart. Będę tak akcentował teraz. Dobra, wszystko pięknie, ładnie. Widzę, że to jest kamera. Wejść się niestety nie da, bo nas zauważyła dziadyga. Ale teraz nas nie widzisz. Gdzieś tu musi być... No właśnie. Jastrząb 02. Jak wejść do tego poligonu, to ja nie mam pojęcia. I już pierwszy alarm. Dziękuję, dobranoc. O tym nie pomyślałem. Może to właśnie tu jest wejście? Co robią te prądnice? Nawet mi się nie waszta. Gleba. Do góry. Przed wami wielka walka. Nadchodzą kolejni wrogowie. No skąd? Gdzie kamera? Kurwa, nad głową. Gleba. Fajerwerki. Weź kolejne? Bardziej mnie to interesuje. Czy to się tak uruchomić? Duża świnka tam była. A ten kurwa przyszedł też na zwiady. Widzi mnie? Niestety tak. Ty był. Ja cię nienawidzę. Gleba. Żeśmy ich porozwalali? Rozumiem, że też polimery zdobywamy właśnie w sposób taki, że po prostu rozwalamy. No dobra, czyli tak, tu już mamy telekinezę na maksa zrobioną. Prawda? Czy nieprawda? Prawda. Nie, to szok jest, przepraszam. Tutaj jest telekineza. Czyli telekineza już jest na maksa. Spoko, czyli możemy albo teraz iść w postać, albo w energię postaci. Myślę, że bardziej w energię postaci chciałbym zaryzykować i zacząć w to iść. O, to może być fajne. 184 i lepsze generowanie energii. To też jest fajne. I tak właśnie zrobimy. Ale lutu. Tylko tak, no musimy wejść do tego kompleksu. Tylko pytanie jak? Bo naprawdę nie wiem. Tu jest coś po prawej stronie. Może dobry czas, żeby sobie to pozwiedzać. Jest tu co, czy nie ma? Tam jest. Tam jest to, co chciałem. I se podśpiewałem. Też tak umiem. To nie ma w domu. Dobra, podoba mi się to. Tylko nie podoba mi się to, że lecą tu robociki. Czemu tu nie mogę wejść na kamerę? No czemu ta kamera jest... A, jest nieaktywna, bo ją zepsułem. Aktywne kamery 3x4, a my właśnie tej kamery potrzebujemy. No to muszę teraz wrócić. Żeby oni tą kamerę naprawili, cholercia. No i pomyślałem o tym. No dobra, nie krzyczcie na mnie. O, tam jest skrzynia. Tylko jak się tam dostać? Chyba wiem. Chyba nie wiem. No bez jaj, co ty tak nisko skaczesz? Co za menda? Dupę se postrzelaj, dziadu. To coś jest? Dobra, i tak tu przyjdziemy. Idziemy na tą kamerę zrespić. Tu jest jedna, której nie potrzebuję rozwalać. Znaczy, nie mogłem. Weźcie naprawić tą kamerę. Nawet nie będę się tłukł. Będę grzeczny. Kurwa, ale nie aż tak. Nienawidzę cię! Ciebie też nie! Ciebie też nie! Dlaczego mi się dropi? Jesteście useless dla mnie. Dobra, naprawiam kamerę.
naprawiają kamerkę. Gdyby naprawiły, dobra, tam też ponaprawiały, jest git. To ta kamera też jest zainteresowana nami, niestety. Musisz. Czemu jak ciebie strzelać? Nie. Co tu się odwaliło? A mogę zrobić tak? Mogę zrobić tak. Jakim cudem? Tu jedną prądnicę chyba nawet jakoś włączyliśmy, nie wiem jak, ale jakoś włączyliśmy. Te już się wziąłeś za naprawę, Boże, ile można. Interesuje mnie ta skrzynia, cholerka, ale nie mogę do niej wejść. Dobra, jebał piesek. Wiem, że teraz sobie odblokowaliśmy tam to wejście. Serwis jest trzępia, przeciąż przekaźnik, co? To kamery. Kiedy wybierzesz funkcję przeciążenia przekaźnika, obwody generatora prądu wiatr zostaną przeciążone, co doprowadzi do jego wybuchu, gdyż on utraci swój zapas energii, upadnie na ziemię, cały ekosystem w jego okolicy zostanie wyłączony. Pszczoła zostanie szybko przywołana, by naprawić generator, ale zajmie to trochę czasu. Nie chciałem tego zrobić w takim razie. Kurde. No dobra, spróbujmy. Bo nawet zdążymy, o ile nie będziesz się tak wlekł. O, lecimy czy nie lecimy? Ej, dobra, one mnie olewają na razie. Mnie tu nie ma. Mnie tu nie ma. No lecisz czy kurwa nie lecisz? No weź leć. No, no co za berbelucha. Dobra, masz pół minuty. Jak nie odlecisz pół minuty, to robię ci cięcie. Nie chciałbym robić cięcia. Leć! Run, run! No jaja. Po prostu jaja. Ma definitywny problem ze sobą. Gra jakby zapomniała o moim istnieniu. Jak się puszczę? Też nie? No jajca. W ogóle się było. A, bo. Dlatego roboty nie działają. Dobra, kapuję. No ale co ja mam teraz zrobić? Mogę sobie roboty walić jak chcę. No ale tylko to. Kiedy to ma zamiar odlecieć? Ej, a czemu ty zacząłeś atakować? Super. I teraz się kurde rozłączył. Dobra, no to mogę robić cięcie. Gra się chyba zbugowała. Nie chcą mi naprawić tej kamery, nie wiem czemu. Po prostu już tutaj chyba z 15 minut latam. Naprawdę już. Po prostu te roboty mają mnie dość. Totalnie dość. Ja je tak sobie tutaj wybijam. Staram się jakoś, żeby to działało, ale to nie chce działać. To nie chce działać, nie wiem czemu. W ogóle był nawet taki moment, że nie respiły się te latające pszczółki.
Nie wiem dlaczego, strzelam nawet do tego, one raz na jakiś czas tam wychodzą, ale zaraz się wracają, jest dupa. Jest to samo z tym. Kamery w ogóle nie ruszają, nic a nic. Nie wiem co się dzieje, nie wiem dlaczego. Po prostu latałem tutaj dookoła, wychodziłem z pola, że tak powiem, zasięgu i tym podobne. No nie wiem dlaczego tak nie działa. No ale po prostu idziemy dalej w takim razie. No ja już nie mam czasu, żeby więcej spędzić tutaj w tej grze. Dlatego po prostu spierdzielamy sobie. Nie, może kiedyś się naprawi, jak nie, no to niestety tych ulepszeń sobie już nie weźmiemy. Ale miejmy nadzieję, że się naprawi. Tutaj ta kamera już została przeze mnie zniszczona chyba z 10 razy i jest normalnie respiona, a reszta nie chce. Nie wiem czemu. Naprawdę nie wiem. O Jezu. Serio? Coś tam zniszczyłem i się zobaczyłem. Wskakuj na maskę, rozbić 20 wrogów samochodem, fajnie. Chyba tędy to było. Aha, betonowy szlaban. Betonowy szlaban. Czyli wracamy do planu głównego. Dokładniej mówiąc, do planu, gdzie mieliśmy jechać teraz na te wcześniejsze poligony. Spadaj. Wybujają samochody do linii GTA 4. No i właśnie taki mamy problem. Nie dostajemy się tam w tej chwili. Miejmy nadzieję, że to się naprawi, jeżeli nie, no to po coś domyślę. Jakieś mody są, cheaty, nie wiem. Jedziemy do poligonu 6 i potem zaliczamy poligon 1. Mało czasu mi zostało, nie wiem czy się wyrobię w jednym odcinku z tym. Mam nadzieję, ale wiadomo, różnie to bywa. I zobaczymy, czy w ogóle poligon 6 uda nam się otworzyć, bo to też nie jest takie oczywiste. To też nie jest tak oczywiste. Gdzie jesteśmy? No już blisko. Żadnych kamer nie rozwalam, pierdziele. Pierdziele to. My tu byliśmy. Wiem, że kamera, wiem. Dobra, poligon 6 jest w stronę bardziej w prawo, gdzieś tu. Pytanie, jak się do niego dostać? To jest już lepsze pytanie. Jestem do niego tyłem odwrócony. To może naprawdę jakimiś kanałami tutaj. Jest tu kamera. Jest tu kamera. I ta kolejka widzę, że funkcjonuje non-stop. Dobra, zapiszmy sobie grę. Jak już tu jesteśmy. I znajdźmy wejście. Ktoś ściął bilaczek. Cała energia poszła na ciebie, przyjacielu. Cała energia na ciebie poszła. Rozumiem, że tu możemy wejść. Jak explore, to explore. Chodźcie. Ła, patrzcie jakie gnyguski. Ale nam tu pochowali rzeczorku. Ale nam tu pochowali rzeczy, dobra. Więc tak, myślę, że ta kamera otwiera to. Ale to musimy się dostać w tamto miejsce. Tamto miejsce się musimy dostać, nie ma innej opcji. Pamiętam, że tu kamera bodajże coś pilnowała, ale... Nie pamiętam, jak tam się dostać w sumie. Nie widzisz nas, nie widzisz nas. Wszystko wzięte, chyba. Oprócz skrzyni. Tu jest nawet otwarte. Już więcej nie zrobię zwarcia, obiecuję. Serwis jest strzębia. Tyk. I do góry. Rozumiem, że to w ten sposób musimy zrobić. Może i nie.
A może i nie. Czekajcie, tu jest po tej stronie. Nie, my musimy się tam dostać do szóstki. Albo tu. Kurde, chyba spartoliłem robotę. Dobra, zobaczmy szóstka, co tam daje. Gdzie ja jestem? Kurwa magia, teleportowałeś się. Nie bądź taki skretyniały. Nie wiem, czy sięgniemy w tamto miejsce. A nie, dobrze. Ej, ja chyba dobrze poleciałem. Z tamtego miejsca byśmy nie dosięgnęli tutaj. Pusteczka. Się pojebałem. Tak, poligon szósty. No właśnie. Dobrze mi się wydawało. Widziałem kocurka. Tu jest poligonek. Hop. Ciebie już możemy zniszczyć. Ach, jak przyjebało pięknie. Uj, tu będziemy pływać. Pływać jeszcze tutaj nie pływaliśmy. A co, nie wejdziesz do wody, boisz się zmoczyć. Dobra. Jesteśmy. To mówię, wątpię, żeby nam starczyło czasu na cały poligon. Postaram się, ale nie obiecuję. Nie obiecuję. No, no, no. Wystrzelałem się trochę. Zostały mi już tylko mroźne. Nasze piękne, mroźne. Chciałem powiedzieć polimery, ale nie, kartusze. To są kartusze. Kartusze trochę jak katiusze. Wszystko przeładowane. Tu jeszcze nie mamy mrozu. W sumie jak używamy, to używamy wszystkiego. No, daleko jeszcze? Daleko jeszcze? Daleko jeszcze? Hej, daleko. Co to za miejsce? Kolejny poligon. Powinny tu być schematy wojskowe. Tak sądziłem. Słuchaj no, panie gadatliwy bibliotekarzu. Skąd wiesz o schematach wojskowych w tak zwanych cywilnych laboratoriach? A dlaczego miałbym o tym nie wiedzieć? Jestem wszak urządzeniem stworzonym w ekstremalnych okolicznościach na ekstremalne sytuacje. Jasne. Dla agenta sił specjalnych. Rozumiecie to aż za dobrze, towarzyszu majorze. Albo przynajmniej wkrótce zrozumieć. To zabrzmiało jak groźba. To zabrzmiało jak groźba. Wydaje mi się, że Charles nas szpieguje w tej chwili. Tak naprawdę Sechenov o wszystkim wie. Kolejny bug. I prawie bug. Zastanawiam się, czemu nie ma jeszcze żadnego update'a tej gry, naprawdę. To będzie chyba największym minusem w mojej końcowej ocenie tej gry. Definitywnie. To jest skrzynia. Wyklirowane, wyklirowane. Dobra, idziemy. Kurwa, jak klikam shift, to ty się nie łapiesz, ale jak zrobię dasha, to się w automat łapiesz. Nie wiem czemu. Zapiszmy grę. Przewrażliwiony na tym punkcie. Nawet nie chodzi o to, że ja zginę, tylko chodzi o to, że się zbaguję. Marzenia i aspiracje naukowców z zakładu 3826 nie znają granic. Śmiali radzieccy badacze chcą się dowiedzieć, jak możemy sprawić, by życie człowieka radzieckiego w kosmosie było jak najlepsze. Jakie warunki są kluczowe, by pobyt poza atmosferą ziemską jak najmniej różnił się od chodzenia po powierzchni planety? Tutaj, na poligonie szóstym, można podziwiać jeden z takich eksperymentów. Czy przyszłe pokolenia kosmicznych podróżników będą mogły oglądać film w stanie ważkości? Odpowiedź naturalnie brzmi, dla człowieka radzieckiego nie ma rzeczy niemożliwych. No ciekawe, ciekawe. Myślę, więc jestem, więc myślę, tak?
Wiecie, to zrobimy w ten sposób, że teraz nie ma opcji nawet, żeby się do tego wciągnąć. Teraz to jest na pionowej ściance tam. Prawda? A no prawda. No nieprawda, szukałem. Hym. Jeszcze inny sposób. Będę mi karcie myśleć. O nie! No i weź tutaj się wespij. Dobra. Wejdź na te krzesełka. Wejdź na krzesełka. Nie oszukuj, że nie umiesz. Potrafisz. O. Dobra. Otwieramy ten grajdą. No nie. O Jezus, już myślałem. Dobra, i teraz w teorii możemy zrobić to w ten sposób. No jak nie? Jaja sobie robicie? A wiem, dobra, przepraszam, wiem. Nie w tą stronę. Wiem. Pyk. Jeszcze raz. I teraz będzie git. Teraz tu możemy wejść. Wziąć się tu. Ale mój plan też był dobry. Jak mi się wydaje. Dobra. Ała, jeszcze się zjebałem z krzesła, ale jestem upośledzony. Aj. Dobra. Wracając do tematu, chyba zrobiliśmy pierwszy stage. Takie mam przynajmniej wrażenie. Następne, co nam ty dacie, oprócz tego pięknego lootu, którego nie wziąłem do końca. Teraz już wziąłem. Nie. To gdzie jeszcze jesteś? Logował się loot. Dobra, i z tobą. Nie lubię tych szapek. Mi się na maksa źle lootują. Cały czas z nimi jakiś problem jest, że tam jedna szufladka się nie wysunie i już nie ma całkowitego lootu. To jest irytujące. I zbugowane na maksa. O, te są fajne. Szybkie, raz, dwa, trzy, jest git. Wiem, że tu wyjścia nie ma, okej. Okay. Lecimy dalej. Śmierć maszynom. To jeszcze nie jest. No dobra, jest pierwszy stage. Dobra, otwórzmy tego cholernika. Magazynek do Makarowa. Czy ja wiem? Jakoś mnie to nie interera ani kici kici. David? Następnie. Tu już nie możemy zbugować jak poprzednio. Szkoda. Chciałem tu przeskoczyć. Was w domu biją. Nie zabiję. Nie wiem, czy to jest chwilowe, czy nie. Znając życie, nie jest chwilowe. Możemy oblutować nawet. Chodź tu. O? To już kolejny stage zaliczony, czy nie? Chyba nie. I bardzo mnie niepokoi to, że są tutaj te drabinki, jakbyśmy mieli jeszcze wracać. Ja.
El poligonno, ósemeczka. Dobra, ty tutaj nic nam nie dasz. Czuję się jak w bebechach jakiegoś robota. Nawet wygląda trochę jak jelitko. Nie, to było szybkie. Dawaj. Luneta do kałasznikow kolimator. To mi się bardziej podoba. Bo ja czegoś nie miałem chyba ostatnio, jak chciałem zrobić ten pseudokolimator, nie? Coś jest, ale nie wiem jak tam wejść. Gdzie jest save? Dział planowania poligonu 6 odpowiada za: po pierwsze, pozyskiwanie i obsługę rozwiązań na potrzeby budowy kolejnych warsztatów. Przygotowywanie projektów budowlanych w celach odbudowy, naprawy i wznoszenia nowych budynków. Po trzecie, przygotowywanie specyfikacji i szacunków na potrzeby prac budowlanych. Po czwarte, przygotowywanie zakresów prac związanych z planowaniem. Teraz nie wiem, czy to zbugowałem. Tak mi się wydaje. Serio, tak mi się wydaje, że to zbugowałem. Broń, broń. Dobra. Powinniśmy w miarę możliwości poszukać innych poligonów. Teraz nie wiem, czy mi się chce nawet tam złazić. Teraz się okaże, że to zjebałem. No niepotrzebnie. No, moduł energii. Takie 2 na 10, nie będę oszukiwał. Na spawn? Proszę, ja wrócił na spawn. Spawn, spawn, dobra. To było zbugowane. Definitywnie, chyba twórcy nie przewidzieli tego. Twórcy tego nie przewidzieli. Ej, wyrobiliśmy się z czasem nawet z tym poligonem. Makarowa? Nie, elektro. Być robotem. Do gwiazdeczki. Nie, do śnieżki. Świder. A, to dupa. Gwiazdeczka była chyba w pierwszym poligonie. No i fajno. Autoryzacja. Jak nasze polimery? 213. Energia postaci możemy już zainwestować w to. Fajno. Następne wkrótce. Tylko gry zapiszmy jeszcze po tym upgrade'ie. Kurde, nie! Jeszcze jedno. Zapomniałem. Coś nam się ulepszyło, chyba kolimator, z tego co pamiętam. Czemu ja nie mogłem zrobić tego celownika z termowizją? A, bo nie mieliśmy tego ostatniego. Ale to możemy zrobić. Zobaczmy, jak to wygląda. Po usunięciu ulepszenia otrzymasz zwrot zasobów. Tak. Moduł zainstalowany. Fajno. Podstawowy kolimator. Wow! Nie, no dobra, ten kolimator jest świetny. W końcu może będę celował w miarę. Więc może jeszcze znajdziemy nawet następny poligon. Odcinka nam sporo zostało jeszcze. Oczywiście tak, mapy tutaj nie mamy, czyli zapewne będę musiał zaraz zrobić znów save'a i zresetować grę. Serio, to jest dramat. Ta wersja, jeżeli chodzi o Microsoft Store, to jest chyba... czy Xbox Game Pass. A, bo mamy zamrażanie, no tak. Ej, ale teraz lód z nich leci. Teraz z nich lucik leci, dobra. Ja już mam mapę? Mam mapę. Nawet mapę mamy. I tak, został nam poligon 6. Nie, 6 już zrobiony. To teraz poligon 1. Może będzie łatwy. Idziemy na wprost, tak jak teraz.
Ale grę sobie też zapiszemy. Żeby nie było jakiegoś surprise'a. Dobra, teraz pytanie, gdzie mamy iść? Gdzie jest ten poligon pierwszy? No, tu nas zapewne nie było. Na pewno nas tu nie było. Jakaś kamerka. Cały czas prosto. Tu się zalewają? No, jednak nie. Niestety jednak nie. Ale tu mieliśmy walkę z tym pierwszym bossem. Czy ja tu mam jakieś wejście? To jest lepsze pytanie. Tu jest jakieś wejście. Powinno, żeby były pootwierane te bramy, ale... O, są pootwierane. Rozumiem, że to nie jest tu. Wtedy tam leźliśmy. Tu coś niezebrane jest? Ja tu coś zostawiłem? Poszty. Dlaczego tu jest napisane bogowie pracy? Myślałem, że w Związku Radzieckim nie interesuje was religia. Nie interesuje nas opium dla mas, ale Bóg Bogu nierówny. Weźmy na przykład Prometeusza, Boga Ognia, który dał ludziom światło i ciepło. Prometeusz był tytanem, nie Bogiem. Proszę patrzeć pod nogi. Kto to jest Bóg? Ktoś, kto nas chroni, kto uczy nas o życiu, kto jest mądrzejszy niż wszyscy inni. W Związku Radzieckim to my jesteśmy bogami. Wszyscy, którzy pracujemy dla dobra innych, którzy przynosimy światu nową wiedzę. Człowiek nauki i pracy jest nowym bogiem Ziemi. Homo futurum. Dziękuję. Śmiało, można nagrywać. Następne pytanie? Coś tu nie odróżnia Boga od Tytana. Dobra, tylko teraz tak, wlazłem tutaj. Bo myślę, że tutaj w ten sposób właśnie ten poligon sobie blokujemy. No i miałem rację. Opa. Leczysz się i żyjesz dalej. Dokładnie. Life is brutal and full of zasadzkas. To mówił pewien mędrzec. Naprawdę to nie, ale ja tak mówię. Nie oszukuj, nie widziałeś mnie. Kanciarz. Jak mi zamknąłeś, to ja cię też zamknę. Na wieki. Dobra, to jest teoretycznie pierwszy. Tara! To jest śmieszne, nawet go trzymamy jeszcze. Dobra, to jest pierwszy w teorii poligon. Dwóch raczej nie zrobimy w tym odcinku, chociaż może. Chociaż może. Dobra. Już. Dzień dobry. Tu u nas nie było na pewno. Każdy poligon ma cholerny chleb na wejściu. Powinienem wspomnieć, że normalnie pracownicy docierają do pracy kolejką linową, która, jak mogliście zauważyć, aktualnie nie kursuje. Przypomina mi to metro. Chleby służą jako dodatkowe, tajne wejście dla osób takich jak wy, towarzyszu major. Wiesz co? Nieważne. Chodźmy. To inne są świnne wyzywanie właśnie? Dobra. Tylko tak, widzę, że tutaj jest jakaś zmianka. Ja się właśnie zamknąłem. A i owszem. Do góry. Dobra. I rozumiem, że teraz to otworzyliśmy. Teraz zmieniamy tu. I mamy! To było nawet w miarę easy. Pracownia magnetyczno-mechaniczna poligonu pierwszego odpowiada za... Po pierwsze, dostarczenie próbek wykorzystywanych w testach i badaniach. Po drugie, produkcję obudów do maszyn tłokowych i termicznych. Po trzecie, szlifowanie powierzchni płaskich i cylindrycznych, a także obróbkę elektroerozyjną części maszyn. Thank you.
Nie chciałem tego tak zrobić. Chciałem tutaj tak. A dopiero tutaj tak. Brawo, Shiro! Brawo, Shiro, brawo. Oh shit, here we go again. Można to było zrobić w bardziej logiczny sposób, ale okej. Na przykład w taki. I bez żadnego bólu, kurwa, tam jest skrzynia. Naprawdę by mi to zrobiliście. Takie znajdźki powinny być na samym końcu, a nie... O, nie panikuj, nie panikuj, dobra. Jo. Pierwsze zrobione. Myślałem, że tam to już było pierwsze, to takie easy, ale... Dobra, niestety nie. Wiecie, co mi się podoba w tej grze? Chyba najbardziej to mi się podoba w tej grze. Że te bugi wyglądają w taki sposób, jakby twórcy dali nam możliwość, a i rób sobie jak chcesz. Możesz to zbugować, nie utrudniamy ci tego. Jeżeli znajdziesz jakiegoś buga, to śmiało z niego korzystaj. To mi się bardzo podoba. Chyba, że jestem w błędzie. Wtedy jak najbardziej lipa. Tam jest przejście. Nie widzę żadnego save'a. To tym, że palcem robiony jestem. Tutaj nie ma żadnego przejścia. Oprócz tego jednego. Ten Akash coraz bardziej mniej, czy coraz mniej wygląda jak Akash, nie coraz bardziej. Dobra, tu jest zejście. Do dalszej eksploracji rurek. Można, można. Gdzieś tu był ten brązowy kurdupel. No właśnie, tu jest. Co to było? Tonek do lisa. Maszyny wysokotemperaturowe poligonu pierwszego obejmują śrubę Archimedesa, napędzaną ciepłem wytwarzanym przez element egzotermiczny świeca. Maszyny no nie, nie lubię was. Już wszyscy? Wszyscy mają mambę? Mam i ja. Widzę jakąś skrzynię, do której się wejść niestety nie da. Ale tutaj do niej się już da. Dziwne, że nie mamy żadnych trupów gadających. To trochę słabe. Nie mówcie, że mamy to schłodzić, bo ja nie mam takiej umiejętności nawet. No i teraz nie wiem, czy to jest secret. To jest po prostu dalsza część. Bo jeżeli to jest dalsza część, to jest problem. Bo tam nie przelukałem wszystkiego. I wolę to przelukać. Dobra. Tu jeszcze. Ej, no nie ze mną takie numery, amigo. No co ty robisz? Ja rzucasz na te szafki. Łeku, spokój się. Nie rób mi wstydu na nagraniu. Wszystko? Wszystko. Kurde kreacyjne. Zapisywanie danych. No ale kurde, my tutaj chyba nic nie zrobiliśmy z tym. To było tylko przejść sobie i tyle? Kilka stworków i dziękuję, dobranoc. Tu u nas nie było w ogóle. No i byśmy stracili skrzynkę, która w sumie nic nie robi, ale... No to wychodzi, że tutaj nic więcej nie ma. Nie spodziewałem się tego. Bo tu byliśmy, byliśmy tam. No dobra, skoro tak robicie,
To niech tak będzie. Nie wiem, po co ten save tu był, ale okej. Zapisywanie danych. Idziemy dalej. Otwierać policja. No i jaja sobie robić naprawdę, czy to było mega easy? Makarow. Konwerter. Gdzie mam teraz pójść? Tego już mi gra nie tłumaczy, widzę. Ja czegoś nie widzę. Oprócz tej skrzyni na górze, to chyba nie. Nie wiem, po co mi to drabina tutaj. Definitywnie czegoś nie zauważyłem. Nie chcesz tłumaczyć, to nie. Chyba, że to w ten sposób. No właśnie. Uwaga, cały personel poligonu pierwszego. W celu uniknięcia niepotrzebnych wypadków należy opuścić strefę testów niezwłocznie po włączeniu sygnału rozpoczęcia testu. Pamiętajcie, radziecki pracownik jest zawsze świadomy sytuacji. Dotyczy to w szczególności personelu zakładu 3826. Dobra. Staram się to jak najszybciej przechodzić. No ale tu nam... tutaj trzeba jeszcze się nagłowić. Dobra. Dwa czerwone, jeden zielony. Nie widzę problemu. Nie w ten sposób. W ten sposób. Tylko to trzeba jeszcze wziąć do dołu. Dobra. Hop. Słuchaj, nadal jesteś wrzodem na pycie, ale tak poza tym to chciałem ci podziękować. Naprawdę okazałeś się pomocny. Sam bym tu wszystkie klepki pogubił. I wzajemnie. Nie poradziłbym sobie bez was. Serio? Serio. Jesteście moją baterią. Weź spadaj. Sam nigdzie nie idę, towarzyszu major. Jest gwiazdeczka. Dwa schematy wyciały. Taniec pił. Zaraz sobie to ulepszymy. Tylko tutaj jeszcze chyba coś było. Nie, no pewnie, że było. Jak lubisz do góry skakać, to leć. No bierz te surowce, bierz. Tam coś jest na górze jeszcze. A jestem pazerny. Parkour. Tylko... A jakże? A tu była ta skrzynia. Tak mi się wydawało, że niemożliwe, że ją zostawimy. Ale to było naprawdę dosyć easy. Ten poligon był łatwy. Ten poligon był mega łatwy. Dostęp przyznany. Dobra, ulepszamy sobie tą naszą gwiazdeczkę. Mierzący cios chce wywalić. Tak. Strzał do tyłu. Ulepszamy. I mamy ulepszenie na maksa. Rękojeść mogę ulepszyć? Mogę. Nawet też na maksa. No to gwiazdka jest już na maksa ulepszona. Świetnie. Rękojeści. Dyski jeszcze w teorii możemy w poligonie 8 sobie znaleźć. Ale tak, to jest już maks. Wielki wynalazca. Ulepsz broń do maksymalnego poziomu. No to właśnie to mamy. Właśnie to mamy. No i ta gwiazdka... Wow! Wow! Używa trochę energii, ale nie jest jakoś źle. Mogę ci walnąć web? Nie mogę. Dobra, save'ik. Zapisywanie danych.
Wyjeżdżamy z tego Greydołka. No to kochani, zrobiłem to, o co mnie prosiliście, czyli zmieniłem modyfikację w tej gwiazdeczce. Jest przyjemna, nie powiem. Teraz sobie jeszcze przetestujemy może. O, ile nam czasu starczy? Mamy minutkę jeszcze chyba. Dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj. No i tak, co my zyskaliśmy? Kolimatorek fajny, bardzo fajny, podoba mi się. Jakieś ulepszenie chyba do bazuki też mamy, do tego grubaska naszego. No i oczywiście najważniejsza gwiazdka z nieba. Nawet się nie zbugowało. Dobra, tu jest już max, tutaj niestety nie mogliśmy dojść. Poligon 6 zaliczony, poligon 9 chyba... Nie, poligon 9 nie zaliczony, dopiero teraz do niego pójdziemy. Dobra. To poligonik 9 robimy w następnym odcinku, myślę. Tutaj ten poligon zrobiony. No i poligon 11 też będzie do zrobienia. Poligon 11. Organiczny to nie to. I wiecie co? Myślę, że jak zrobimy poligon 9, to przejedziemy się tą samą trasą. Może to coś tam odblokuje, a może nie. Nie wiem, zobaczymy. Chyba, że tą trasą przejedziemy. Myślę, że tu też jest poligon. Jest jakiś robot jeszcze do zabicia? Jest. No, czy ja wiem, czy jest takie super? Kochani, to nie jest takie super hiper, powiem szczerze. Ej, zawiodłem się. A, ja to trzymać muszę, kurwa, dobra, to jest zajebiste. O Jezu, drewno spada. Ja to trzymać muszę, dobra. Przepraszam, zrobił honor, fajny jest. Mega fajny jest. Podoba mi się. Ale jeszcze lecę po save'a. Moi drodzy, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach, jest i filmu. Grał dla was Shiro. My się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z Atomic Heart. Trzymajcie się. Hej, hej.